Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Prasa kłamie, telewizja kłamie, internet kłamie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej dziękuję. No niestety, prasa kłamie. Takie było hasło w socjalizmie polskim czasów PRL-u. Nie można było im wierzyć. No a teraz doszło w Ameryce do tego, że prasa kłamie, telewizja kłamie, internet kłamie. Znaczy, no, wszyscy ci, którzy mają duże, duże ośrodki czy środki masowego przekazu, małe środki się nie liczą, tak? Małe środki są likwidowane, tak jak mój, jest zdemonetyzowany, niepolecany i tak dalej, mogę sobie gadać, a oni nie zwracają uwagi, no, ale prasa kłamie. W 2016 roku, no, walka była, kiedy Clintonowa dochodziła, czarownica Clintonowa, no i Trump doszedł do wniosku, że jednak musi reprezentować konserwatystów, republikanów, czyli Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycje, tego rodzaju rzeczy, no bo komuniści, niestety, komuniści atakują kościół, komuniści atakują rodzinę, no i komuniści atakują tradycje. Także, że to jest, atakują ojczyznę, atakują flagę amerykańską. Wszystko, co jest tradycyjne, normalne, ludzie są, robią już od tysięcy lat, wiedzą, co działa, co nie działa. Zachowują się normalnie, postępowi, tak zwani postępowi socjaliści, oni chcą to zniszczyć. No i najgorsze, że do tego się przyłączyła jednak prasa, telewizja i internet. Te wszystkie przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, grupy, które robią forsę na obywatela, którzy głosują, robią tych obywateli w bambuko, po prostu oszukują, zmieniają, fabrykują, ustawiają te wybory jak tylko mogą. Te lewactwo, budżetówka, 10% społeczeństwa, prasa następne, te środki przekazu następne 5-10%, politycy, urzędnicy następne 5-10%, czyli 70% może 85% ludności, która głosuje, płaci podatki i pracuje dla tych, dla te trzy grupy. W 2016 roku te gadzinówki jak New York Times czy Washington Post, no to pokazali na pierwszych stronach gazet, że w zasadzie weże Donalda Trumpa i wyborów, uczciwość dziennikarska, no to nie będzie czegoś takiego jak uczciwość dziennikarska. No i nie było. Te wszystkie badania opinii publicznej, te wszystkie kretyńskie liczby, statystyki, wszystko to było oszukaństwo. Na dzień dzisiejszy znowu podają te brednie badania opinii publicznej, Biden. Znowu to będzie jedno wielkie oszukaństwo. Ludzie po prostu, republikanie są cisi. To jest szara masa. Ludzie się nie odzywają, nie mówią swoich opinii, no bo lewacy po prostu idą i leją, jak usłyszą opinię, no to jest cisza, to jest po prostu od strony konserwatywnej jest cisza. No i okazuje się, że w 2016 roku to nie pomogło tym szmatławcom, nie pomogło telewizji, prasie czy internetowi. No i teraz nadchodzi 2020 rok, no i prasa, środki przekazu mają inne rozwiązanie na oszukanie społeczeństwa. Także nie będą się pytali Joe Bidena, czyli kandydata, czyli byłego wiceprezydenta Muhammada Obamy, i nie będą się pytali takich ostrych pytań, tak? No bo w Ameryce jednak od lat 1960-tych no zawsze prasa powinna być niezależna, prasa, środki przekazu powinny być działać dla
wszystkich obywateli, no a teraz marsz komunistyczny, marsz przez instytucje doprowadził do tego, że są tylko lewackie środki przekazu, no i one nie będą się pytały Joe Bidena. To jest taki standard, nie pytać się prawdziwych, ostrych pytań dla Joe Bidena. Ostatnie, no te cała konkurencja, tak, no prasa, gazety, te wszystkie środki przekazu, no to one miały pomagać obywatelom, plus kandydaci na prezydentów na tych swoich rozjazdach w czasie kampanii. Prezydenci jeździli do różnych miast, do różnych stanów, do różnych rejonów, no i tłumaczyli, jaki mają plan, co będą robić, co będą reprezentować. I to po prostu Ameryka lubi. Ameryka lubi, no i słucha i wybiera. Teraz ta panika 19 doprowadziła do tego, że Joe Biden może siedzieć w tej swojej piwnicy, no i prowadzi tylko telekonferencje, wideokonferencje i tak dalej, i tak dalej. No i na dzień dzisiejszy nikt nie zadaje ostrych pytań Bidenowi. To jest unikane za wszelką cenę. Najważniejsze to właśnie to jest ta sytuacja Huntera Bidena, czyli jego syna. Okazuje się, że syn wrzucał z powrotem 30-40 pieniędzy z tych, które sam załatwiał na boku, czy z Chińczykami, czy z Ukraińcami. Między innymi latał w tym samolocie Air Force 2, czyli ten główny samolot prezydencki, który lata w najróżniejsze rejony świata, no to jego syn jeździł, załatwiał na boku Force. Cisza, jest kompletna cisza. Jeden ze wspólników biznesowych, Antoni Bobuliński, no powiedział, w zeszłym tygodniu powiedział, że Joe Biden i jego syn, no to oszukują, że Joe Biden wiedział doskonale, o co chodziło z partnerami biznesowymi, bo Joe Biden tłumaczył, że nigdy nie miał kontaktów, no i teraz się okazuje, że po prostu jego syn Hunter Biden, no to jest marionetka w rękach Joe Bidena, no i Joe Biden doszedł do tej władzy, także jeżeli Joe Biden byłby wybrany, wszystko będzie zamiecione pod dywan, nic nie wyjdzie, to po prostu będzie jak za komunizmu, za PRL, za Jaruzelskiego. Ten Joe Biden tłumaczy, że to są znowu konszachty ruskie, że to Ruscy sfabrykowali, no ale to nie jest prawda. Federalne Biuro Śledcze powiedziało, że Ruscy tego nie zrobili. Tak samo Narodowy Wywiad Amerykański też powiedział, że tego nie zrobił. No teraz jeszcze trzeba tylko czekać, żeby Biden powiedział, że e-maile i że cały ten komputer podręczny jest sfabrykowany przez Ruskich. No ale oczywiście, że tego nie powie, no bo prasa się go nie zapyta, tak? Prasa się go nie zapyta, co to jest. No i nie tylko prasa. Kiedy New York Post, czyli gazeta taka komercyjna, troszeczkę skandalizująca, tak, szuka tam sprzedaży gazet, no ale publikuje prawdę. Kiedy oni wrzucili te teksty i e-maile z tego komputera z wyjaśnieniem, skąd oni mieli ten komputer, no to kto zareagował? Internet, Twitter ich zablokował, Facebook ich zablokował, poblokowali im całą stronę, poblokowali rozsyłanie tych wiadomości, po prostu kompletna cenzura, kompletne wyczyszczenie. Cały ten post, no likwidacja, totalne spalenie książek jak w jakimś średniowieczu czy za Stalina, po prostu wyczyszczanie encyklopedii ze zdjęć, no komunistyczna, czerwonych świn podejście do zagadnienia, no czym oni to tłumaczą? No oni tłumaczyli to, że Biden nie jest w stanie odpowiedzieć
powiedzieć, tak? No a Amerykanie chyba nie są w stanie zadecydować, co widzą. Takie podejście tych trzech małp, nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię, no to właśnie miało to zastosowanie już dawno. Kiedy Bidena oskarżyła, była taka babka Tara Reid, ona pracowała z nim w 1993 roku, no i oskarżyła go, że on tam jakiś robił barabara do niej, to wyciszyli wszystko, to nic prasa nie zrobiła, ale kiedy wariatka Julie Swetnik w 2018 roku zrobiła numer, że Brett Kavanaugh, czyli ten kandydat na sędziego w Sądzie Najwyższym, miał być zaprzysiężony, no to ona przyszła, powiedziała: tak, byłam świadkiem, kiedy Brett Kavanaugh gwałcił dziewczyny po podawaniu im jakichś tam proszków. No to od razu w zasadzie New York Times jednego dnia opublikował te informacje, wszystko w ciągu 24 godziny, że to było oskarżenie dla republikanina. No a teraz, kiedy jest demokrata, socjalista, no i wtedy kazali wierzyć kobietom. I wtedy kazali, mówią: nie, ona ma rację, Kavanaugh jest zboczeńcem, trzeba to robić. W tym wypadku, kiedy Biden był włączony, no to New York Times czekał 20 dni na coś takiego, czyli znowu metoda Kalego. Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść niedobrze. W międzyczasie te konferencje z Bidenem, no to jest w zasadzie, to jest taka rywalizacja pomiędzy reporterami, kto bardziej nienawidzi Trumpa. Tak, w sierpniu było taka informacja była w magazynie Atlantic, no i oni oskarżali Trumpa, że on mówił o żołnierzach z pierwszej wojny światowej, że to są frajerzy, że to są przegrani, że to są kulawi, że to byli kulawi nieudacznicy. No to wszystko nieprawda, to on tego nie powiedział. No i jeden z tych reporterów się zapytał właśnie Bidena, mówi: Joe, co ty uważasz na temat człowieka, który mówi o żołnierzach z pierwszej wojny światowej, że to są frajerzy, nieudacznicy, przegrani i kulawi. Co można myśleć o Trumpie, o jego charakterze? No to chamskie sfabrykowanie, tak? Sfabrykowanie, no i ustawienie pytania. To jest makabra. To jest makabra, co ci dziennikarze robią. Po prostu chcą wypchać tego Bidena. Jakiś następny CBS no to tłumaczył, że tłumaczył Bidena, że Biden nie chce rozmawiać za dużo o Trumpie, no ale pytał się co on myśli na temat ludzi, którzy nie będą głosować na niego, dlatego że Biden jest troszeczkę za bardzo taki pokojowy. Dlaczego Biden jest troszeczkę bardziej zdenerwowany na Trumpa i na republikanów. Associated Press, czyli no niby poważana grupa środków masowego przekazu, no to we wrześniu powiedziała, miała takie poprawki do tego, jakie słownictwo używać, tak? To jest 1984. Jakie używać słownictwo? I zamiast zamieszek, no to mieli pisać, że to są niepokoje, tak? Tam palili, rabowali, podpalali, szyby rozwalali, to był jeden wielki szaber, no to Associated Press tłumaczył, że w tych reportażach trzeba pisać, że to są niepokoje zamiast zamieszki. No. I to mieli pisać na temat Portland, czy w Oregon, czy w Kenosha, w Wisconsin.
Associated Press, no teraz ty po prostu unika i unikało cały czas słowa szaber, tak? Szaber, złodziejstwo, kradzież, demolka i tak dalej, i tak dalej. Także, że robota prasy, środków przekazu, no to jest to, żeby zadawać ciężkie pytania, tak? Oni są tam, oni mają prawo, mają obowiązek zapytać się coś, co ludzie chcą usłyszeć, tak? Obywatele, którzy chcą usłyszeć, no nie zadadzą. Komunista nie usłyszy takich pytań, postępowy nie usłyszy, ale konserwatysta, republikanin zdecydowanie. Nie zapytają się powiedzmy Trumpa, dlaczego z tymi badaniami opinii społecznej, publicznej, jeżeli większość niż połowa mówi, że ma lepiej, ogólnie życiowo po tym, jak został wybrany, to dlaczego nie będzie na niego głosowała, tylko ze względu na to, że ma taki charakter czy temperament, tak? No, tak niestety jest. No i te ostre pytanie, no to jednak powinno być przez środki przekazu zadawane obydwu stronom. Niestety prasa jest komunistyczna, no i swojego pilnuje, a przeciwnika chce zakatować. Największy można popatrzeć nawet w gazetach. Jeżeli pokazują Trumpa, no to Trump jest zawsze wykrzywiony, zdenerwowany, jakieś te oczy ma takie wściekłe. No i to komuniści robili w Polsce. Wszyscy przeciwnicy polityczni byli zawsze pokazywani z tymi twarzami takimi powyginanymi. A Bidena zawsze pokazują lekko. Także to jest ten sam, to są te same czerwone świnie, to są te same kreatury, czerwone świnie, można powiedzieć, tak? To są te same metody załatwiania przeciwnika. Także, że ostre pytania powinny być z obydwu stron, no ale teraz jakby przed bezpośrednim spotkaniem Bidena z Trumpem, no to wcześniej Biden miał spotkanie w ABC, no to tam była po prostu normalna rozmowa, to śmichy, chichy, srutu, tutu, o pogodzie, jakieś pierdoły, no a w NBC Savannah Guthrie, no to po prostu katowała Trumpa, no Trump nie dał się skatować, no Trump wie co mówić, no ale widać, jak ci dziennikarze, jak oni to traktują. No do tego dodać za każdym razem, kiedy Trump tam występuje, no to wychodzą te hieny prasowe, no i ciągle się pytają Trumpa, dlaczego on nie skrytykuje ostro tych ekstremalnych, prawicowych, białych grup. No a on już to mówił. On to mówił, że on krytykuje wiele razy. No krytykuje wszystkich z jednej strony i z drugiej strony, co szukają zamieszek, podpaleń i tak dalej. Ale nikt się nie spyta Bidena, dlaczego on kiedyś powiedział do czarnych, że oni nie są czarnymi, jeżeli nie będą głosować na niego. No niestety 7% tylko czarnych będzie głosowało na Trumpa, no ale Biden, socjalista, w ten sposób powiedzieć do Murzynów, nie jesteście czarnymi, jeżeli na mnie nie głosujecie, no to jest dosyć chamskie. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Pamiętaj, nie głosuj na socjalistów, czy we wtorek za 6 dni są wybory, to są najważniejsze wybory dla Ameryki. Trzeba być naprawdę kretynem, żeby wyjechać z Polski, z socjalizmu i głosować na socjalizm. Zacznie się przede wszystkim ekonomicznie się zlikwiduje.
jeżeli socjaliści by wygrali, to już 2024 rok nie ma odwrotu. To będzie jednopartyjna Ameryka przez następne 20-25 lat, kiedy się wszystko zapadnie, tąpnie, jak Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich, to będzie ZSRR, czy jak Wenezuela. Zdrowia!